W bieżącym tygodniu uwaga rynków finansowych w mniejszym stopniu będzie koncentrowała się na danych makroekonomicznych, aczkolwiek tych nie będzie brakować. Wystarczy wspomnieć niemiecki indeks IFO czy publikację zrewidowanych danych o amerykańskim PKB. W większym stopniu natomiast na tematach ogólnych, okołorynkowych. W dalszym ciągu uwaga inwestorów, emocje inwestorów będą krążyły wokół tematu marcowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego i amerykańskiego Fedu. Wokół tego, jakie decyzje podejmą oba banki i jakie wskazówki na przyszłość dadzą inwestorom. Ponadto niezmiennie tematem, który może rozgrzewać emocje, będzie temat Brexitu, jak również sytuacja na rynku ropy.